Dzień dobry, witajcie serdecznie z tej strony ShrimpTime. A my dzisiaj, moi mili, porozmawiamy o ostatnio modnym temacie, mianowicie temacie y, usuwania filtracji podżwirowej ze zbiorników. Jeżeli ciekawi Was ta, ten temat, jeżeli chcecie wiedzieć, co ja na ten temat myślę, co może być przyczyną usuwania tych filtracji, pozostańcie do końca odcinka. Moi drodzy, słuchajcie, ostatnio bardzo często gdzieś na YouTubie, na Facebooku widzę, że coraz więcej osób zrywa filtry podżwirowe i wraca albo do hamburgów, albo do cienkich warstw podłoża z użytami. Rzekłbym nawet, że w tym momencie to się pojawiła trochę taka moda na zabijanie podżwirówek. Tendencja pojawia się czasem też wśród zagranicznych hodowców, również azjatyckich, ale bardzo jest popularna u nas na polskim rynku. Moi drodzy i żeby zrozumieć czemu, czemu takie działania są podejmowane, należy chwilę porozmawiać o tym, jak działa filtracja podżwirowa i po co jest ona wkładana do zbiornika. Osobiście myślę, że dobrze wiecie, że ja stosuję filtrację podżwirową w celu realizacji dwóch głównych założeń. Po pierwsze, dzięki filtracji podżwirowej w zależności od zastosowanego podłoża mamy obniżenie pH o 0,1 do nawet 0,5% stopni pH. W mojej ocenie to jest bardzo dużo. Wiecie, że ja uważam, że krewetki powinny być optymalnie trzymane z rodziny Caridina. Oczywiście powinny być optymalnie trzymane na poziomach 5,5 do 6 pH. Drugi temat, czy drugie zadanie, które ma spełnić filtracja podżwirowa jest to prowadzenie bardzo dobrego procesu filtracji. Z tym, że aby ten proces dobrze przechodził, musi być ona odpowiednio natleniona, musi być odpowiednio duży przepływ wody. Nie wiem czy kojarzycie, ale akurat z podżwirówkami ja zrobiłem bardzo dużo eksperymentów od zmieniania wielkości, wysokości podżwirówki, od stosowania ceramiki w tych podżwirówkach, próby stosowania samego podłoża po zmniejszenie podżwirówki zarówno jej wysokości, jak i objętości na zbiornik. Z tego, co udało mi się, moi drodzy, wytestować, doszedłem do wniosku, że najbardziej optymalnie prowadzi się zbiornik na podżwirówce z odrobiną ceramiki, przy stosunkowo niedużej objętości podżwirówki do wielkości zbiornika. Jeżeli przejrzycie moje filmy z zakładania zbiorników, zobaczycie, że wraz z czasem te filtry podżwirowe ulegały zmniejszeniu. Wynika to z faktu, że po pierwsze przepływ wody przez taki filtr, żeby on był w miarę mocny, musi być zapewniony odpowiednim źródłem. U mnie z uwagi na napędzanie filtracji yy, filtrami powietrznymi, prościej jest zastosować mniejszą ilość podłoża. Po drugie, taka mniejsza ilość podłoża jest łatwiejsza do wymiany. A generalnie w mojej ocenie zmniejszenie tej ilości podłoża z praktyki nie będzie aż tak krytycznie wpływać na żywotność filtra podżwirowego. Po trzecie musicie pamiętać, że w zależności od tego jaki filtr podżwirowy, y, jakie podłoże użyjecie, w różny sposób będziecie musieli założyć i dojrzewać zbiornik z filtrem podżwirowym i przy ograniczeniu ilości tego podłoża ten proces dojrzewania będzie po prostu prostszy. Z tytułem przykładu powiem wam, że zastosowanie na przykład podłoża Envi, które dość mocno obniża pH, a jest jednocześnie ubogim podłożem, doprowadzi do sytuacji, w której ten zbiornik wystartuje w miarę szybko. Z drugiej strony, jeżeli zastosujecie nawożoną AD, czyli na przykład AD1, czy na przykład zastosujecie podłoże Master Soil, wtedy musicie pamiętać, że są to mocno nawożone podłoża i one będą oddawać dużo do zbiornika jednak mimo wszystko ten proces dojrzewania, a jednocześnie trochę pukania tego podłoża musi trwać dłużej. W mojej ocenie, też jedna bardzo istotna rzecz, o której dużo osób zapomina, że zbiornik, który robimy na podżwirówce prowadzimy w specyficzny sposób. Jeżeli zapewnimy odpowiednią ilość roślin, odpowiednią ilość pokarmu, nie będziemy za bardzo przekarmiać, to przy użyciu tej filtracji tak naprawdę w tego typu zbiornikach nie musimy robić dużych ani częstych podmian wody. Z kolei natomiast jeżeli są osoby, które w szczególności przy mocno nawożonych zbiornikach robią takie duże podmiany wody, uważam, że w ich zbiornikach mogły się pojawiać pojedyncze zgony krewetek, czy mogły być problemy z przeżywalnością Krewetę. I w mojej ocenie te utrudnienia przy prowadzeniu zbiornika na filtracji podżwirowej, który z kolei odpowiednio prowadzony może dawać bardzo duże i bardzo dobre efekty, doprowadziły do tego, że troszeczkę cichaczem te filtry podżwirowe są usuwane i nikt wprost nie powiedział, że pojawiały się z nimi takie a nie inne problemy. Czy to oznacza, że stosowanie zbiorników na cienkiej warstwie podłoża, stosowanie zbiorników, w których nie używamy filtracji podżwirowej jest złe czy nieodpowiednie? Jak zwykle Wam powiem, to zależy, co chcecie osiągnąć, a w zasadzie jest wiele sposobów na prowadzenie zbiorników z sukcesem. Stosowanie cienkich warstw podłoży na pewno przyspiesza proces dojrzewania zbiornika, ułatwia to dojrzewanie, daje też większą odporność na to, jakie podłoże użyjecie, w szczególności w wypadku używania podłoży mocno nawożonych. I teraz, jeżeli zdecydujecie się na taką cienką warstwę podłoża napędzaną hamburgiem czy filtrem gąbkowym z odpowiednim przepływem wody, możecie szybko wystartować krewetkarium i szybko uzyskać dobre wyniki. Przy tym jednak, musicie dokładnie pamiętać o jednej rzeczy. Mianowicie, że taki zbiornik nie będzie w mojej ocenie przy stosowaniu dużych podmian wody długo trzymał pH i długo dawał te bardzo dobre wyniki. To wcale nie oznacza, że krewetki będą padać, umierać, czy będzie się z nimi działo coś niedobrego. To po prostu wskazuje że na, na to, że jeżeli będziecie chcieli mieć naprawdę dobre wyniki, to będziecie musieli co jakiś czas robić restart takiego zbiornika. Inna forma, w jakiej możecie sobie poradzić, jest to forma wykorzystywana przez francuskiego hodowcę Nico, który, aby uniknąć, że tak powiem, śmierć podłoża environment, zaczął stosować zawieszane na tyle zbiornika skarpetki z podłożem. I korzystając z tego, że jest to podłoże jałowe, podłoże, które nie oddaje dużo do wody, po prostu co jakiś czas wymienia skarpetkę i dzięki temu ma cały czas utrzymane podobne pH. Jak więc widzicie, jest wiele różnych metod prowadzenia zbiorników, które mogą zakończyć się sukcesem. Natomiast nie chciałbym po prostu, żeby fala czy trend związany z likwidacją podżwirówek z pokazaniem, że nagle wszyscy to zmieniają, żeby pozostał bez jakiegoś wytłumaczenia, a także żeby stał się Nową modą w świecie krewetkowym, uważam, że warto mieć pełne informacje, zanim podejmie się decyzję o prowadzeniu zbiornika, i dopiero na bazie tych pełnych informacji podejmować określone decyzje. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was przydatny. Jeżeli tak, zostawcie łapkę do góry. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zostawcie suba i dodatkowo możecie wesprzeć mój kanał. Dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.